Oh yeah. Witamy serdecznie z głównej transmisji tajskiego wielkiego przejazdu rowerowego w roku 2015. Która to transmisja jest prowadzona za darmo. Za darmo. W internecie. Darmowym. Na darmowym serwisie YouTube. To nie mój rower, zostawiłem w ogóle. Musiałbym jakieś strączki zjeść. Strączki, no. Jakieś gry nie macie coś takiego po drodze, także to nie mają. Działaj. Grillem już mi się obżar. Na pewno. Codziennie jestem na zupie w Sopocie od 2 tygodni. Codziennie zjadam zupę greenwayską. Już mi się objadły te wszystkie zupy. No ale wiesz, 6Z i tyle radości. Wiesz, że masz kontakt jakiś? Nie, nie mam, a do tego kurde jest jeden mail do wykasowania z archiwum, a on tylko ma dostęp do tego. Więc tam co kilka... Joanka z Obinu dawnego mnie męczy, żeby wykasować jej dane osobiste. A z Jerzem nie ma kontaktu, więc kurde... Ale z maila, tak? Nie, z weba. A więc z archiwum listy dyskusyjnej. So... Ona ma tam jakieś osobiste rzeczy? No, są jej dane na konto. No i osobiste rzeczy. W sensie dane osobiste, nie? Ale to archiwum jest u mnie, wiesz, na serwerze. No tak, no ale Henio nie chciałem dupy zawracać. Henio zajęty, wiesz, tam parsuje symfony i tak dalej. Pala. I chciałem mu głowę zawracać gdzieś tam kurwa dostępu do jakichś starych gówien. Wiesz jak jest, nie? No. Osiadać nie zamierzasz nigdzie. Nigdy! Obinem. Jaki Obinem? Obin już wiesz, dawno nie zdaje. Nowoczesną kamerę telewizyjną.
Jedźcie z nami rowerami! Brawo, brawo! Ja też nie! Ale coś teraz za mnie. Co się stało? Thank you.
przystanek jest a vis-a-vis. Thank you.
Junia! How do you do? Yo! Pioneczkę. Jak leci? Dobrze. Dużo klepnięcie w tej głowie dzisiaj? Czy wiele osób klepnęło dzisiaj ten tyłeczek? No jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale jeszcze wiesz, pomniałem przez samo to niestety. No, może ktoś cię trafi. No. A wiesz, że to wszystko na YouTube'a poleci? Co? No. Klepnięcie? No, klepnięcie też. A, bo to masz tutaj kawałek. Wow, rewelacja. No właśnie, taki tyłeczek na YouTube'a, co? Słuchaj, to ja wiesz, a jeszcze facet... piegi masz na nogach. No, popatrz, słuchaj, piegi masz na nogach. Ja byś już facet na wojskowym rowerze. Widziałem. Około 1925 roku, produkcja polska. Taki wiesz, baranie, wiesz, kula, kierownicy, ale się okazuje, że oryginalne, że już takie wtedy wylansowano. Ale Gnata miał chyba niemieckiego. Gnat generalnie w ogóle nie działa, wiesz, spust jest przystawany. Aha. Tak samo te wiesz, prowadnice, wiesz, tam nic nie możesz w ogóle ruszać, także się trapa totalna. Wszystko jest, aha, i to, wiesz co jest najciekawsze, obręcze przy kołach są drewniane. Tak, widziałem. To jest opis. No może go jeszcze dziabnę na kamerę, tylko przez chwilę mi mignę. Ale ja, nie za bardzo nie, do, nie jaram się za bardzo militariami. Dobrze, że będzie czym walczyć z Amerykanami. Ja mówię, no cóż, najmniejsi zbrodniarze z tym. No tak, w sumie tak, tylko że białe rękawiczka często robią. Ja. Wiesz, akurat w tym kontekście uważam, że zbrodniarzami są wszyscy, którzy bawią się w wojnę. No. Nawet ci, którzy bawią się w militarii. Znaczy nie, no może oni są zbrodniarzami, ale nie przykładają się do pokoju, jak zakładają wojskowe ciuchy. A gdzie wy potem polecieliście? My byliśmy z Kalim w Katapulturze. Pojechaliśmy do tego. Klasyk, standard, przewidywalność. Do lamusa. No. Przewidywalność zupełna. Standard. A potem miał do jakiejś... No właśnie, na to miałem ochotę. A potem poszliśmy do jakiejś takiej knajpy, jakiegoś klubu, fabryka karabinów, kurwa, coś takiego. Nie, ja, i tam jakieś takie fiku-miku leciało, ale nie robiło mi wcale. Idę badać dalej. Mówię, że jadę dalej badać. Aha. Bo ja badam moim czułkiem na głowie. Weźmy wyprzeć trochę. Jedźcie z nami rowerami! Thank you.
Pedzie liżą śledzie. No ładny bajer tu pan ma. Thank you.
ciebie? Widziałaś mnie? Hej, widziałem. Gdzie kto? Gdzie kto nam? Jedźcie z nami rowerami! Thank you.
Halo? Halo, dawaj Wojtas na przejazd rowerowy. Właśnie przez Sopot przejeżdżamy. Jesteśmy koło liceum na niepodległości. No to dawaj na rower, kurde, co za wiesił, kurwa, samochodem chcę przejechać przez przejazd rowerowy. Stary, to nie ten wehikuł. Idziemy z duchem czasu, postępu i osiągnięć. Na rower, kolego, na rower, a nie samochód. Co? Dobra, to ty wsiadaj, a ja dzwonię do Agnieszki. Ja. Całuski przesyłam. Kochana Kuleczko, właśnie przez Sobot przejeżdża przejazd rowerowy, którego jestem uczestnikiem i bardzo zachęcam Ciebie do wsiądzięcia swoim małym tułeczkiem na rowerek i dołączenia się do peletonu, który właśnie mija Monte Cassino. Co? Kiedy? A teraz jestem w tym przejeździe rowerowym. No, w Kolibkach się skończy, a tam będzie ci lado. Weź wsiądź na rower i pojedźcie z nami. No teraz jest przejazd rowerowy. Ojej, biedas, no to jak skończysz, to chodź. Dobra. Dobra, okej, okay, no to to jak skończy się, to zadzwonię ci. Halo Natalia! Yo! Sorry. Chodźcie z nami rowerami!
Uwaga. Sorry. Ale oczywiście,
Halo Kuna! Halo! Dziunia! Thank you.
Bo ja się zwaliłam, nie? Jo! Halo Gity! Jedziemy na stację, czy jedziemy do Unii?
Przepraszam. Thank you.
19 będzie przejeżdżę rowerowe. Na lewo od sceny, pod lasem, są stoiska gastronomiczne. Słuchajcie, posiedźcie się tam, na zwłaszcza północna część aglomeracji gdańskiej, Gdynia. A teraz relacja z obozowiska weteranów gdańskiego przejazdu rowerowego. Nie chcemy tego przedłużać. Wiemy, co wy na ten raz sądzicie, bo dawaliście nam wiele razy tego wyraz, tego dowód. Nie zła Dziunia. Mamy przygotowaną petycję do marszałka województwa pomorskiego w tej sprawie. To jest petycja skierowana do marszałka oraz do władz wszystkich miast tworzących naszą aglomerację Trójmiejską, aglomerację Gdańską, aglomerację Zatoki Gdańskiej, wszystko jedno jak to nazywać. Wiemy, o co chodzi, co się tam porozumieją. I ta petycja dotyczy rezygnacji z cięć infrastruktury rowerowej w projektach unijnych. Chodzi o to, żeby tych cięć nie było, jeżeli popieracie nasze działania, jeżeli chcecie dać nam mandat do tego, żebyśmy mogli z władzami aglomeracji, z władzami województwa na ten temat rozmawiać, bardzo prosimy o podpisywanie. Obok Telebimu jest specjalne stanowisko, tam jest cały tekst petycji, można sobie to przeczytać. Są tam markery, są tam długopisy, można się tam obsługiwać samemu, są tam osoby wspierające, które pomogą, pokażą, wytłumaczą. Tyle o rowerowej metropolii. Myślę, że więcej w mediach na ten temat i więcej na naszej stronie już wkrótce. Razem możemy dać wyraz temu, że popieramy projekty rowerowe w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych na najbliższe 7 lat. To jest warunek tego, żebyśmy przeskoczyli do Ligi Europejskiej, zachodnioeuropejskiej. Zaczęli porównywać się z Amsterdamem, z Kopenhagą. I ta infrastruktura rowerowa naprawdę była na porządnym poziomie. Liczymy na wasze poparcie. Słuchajcie, tyle o rowerowej metropolii, a już za chwilę start pierwszego losowania. To będzie wstępne losowanie, nie będzie tak łatwo, że główne nagrody od razu polecą. O nie, to nie. Troszkę was przetrzymamy, jest bardzo sympatyczna pogoda. Jest pyszne jedzonko po lewej stronie. Będzie za chwilę też kolejna porcja muzyki. Jeszcze powiem, jakie zespoły wystąpią. A pierwsze losowanie już za moment. Widzicie tutaj ekrany losujące.
specjalnie przygotowany na tę okazję program komputerowy autorstwa Łukasza. Podobno całą noc siedziałeś nad tym. Łukasz opowie, siedział kilka nocy nad tym, mimo że jest bardzo zdolnym człowiekiem, wygrywał olimpiady informatyczne z tego czasu. Całą noc siedziałem, w ogóle nie spałem, lecz bo tutaj dojechałem dzisiaj do Gdyni, ale udało się. Brawo dla Łukasza, twórcy programu losującego Wielkiej Loterii Szprychówkowej, wielkiego przyjazdu rowerowego. Jak znam życie, program zaraz się wysypie i nie będzie żadnych nagród. Nagrody będą, ale nie będzie zwycięzców, tak. Czyli wszystkie weźmiemy my. Dobra, to nie jest oczywiście żarty, program jest niezawodny, to nie jest PKW, to nie jest system głosowania w wyborach samorządowych, tylko Wielka Loteria Szprychówkowa, także tutaj nie ma szans nic nie zadziałać. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do losowania. Ja bym bardzo prosił Łukasza, który zna program, oraz Michała, który odpowiada za logistykę wydawania nagród, o przeprowadzenie pierwszego testowego losowania. Co będziemy losować? Dowiecie się za chwilę. Wszyscy, którzy mają karty szprychówki, karty pamiątkowe Wielkiego Przyjazdu Rowerowego. Kto ma szprychówkę? Ręka w górę. Czy ktoś chce jeszcze, czy ktoś chce jeszcze mieć szprychówkę? Jeszcze nie ma, to ma cały czas okazję nabyć. Jedyne 2 złote albo więcej i macie niepowtarzalną okazję wygrania wielu cennych nagród materialnych od lampek rowerowych, dzwonków, sakw, parasolek po cały rower, ale macie zapewnioną niematerialną, ale jakże cenną satysfakcję z tego, że płacąc 2 złote za szprychówkę wspieracie organizację przyszłorocznego 20 już przejazdu rowerowego przez całe Trójmiasto. Także kto jeszcze nie ma szprychówki, cały czas są do kupienia tam, gdzie widać chorągiewki z czerwonym trójkątem i literką S, między innymi na przykład tutaj pod sceną. Słuchajcie, ostatnia szansa, szukajcie ludzi z chorągiewkami, takimi jak tutaj kolega powiewa, tam można wrzucić 2 złote do naszej skarbonki lub więcej oczywiście. Więcej, albo więcej. I nabyć szprychówkę w ten sposób. Cały fundusz ze szprychówek idzie na organizację tego, co tu się odbywa, między innymi tej sceny, na której stoję, nagłośnienia, telebimu, zabezpieczenia medycznego, oprawy muzycznej, zespołów licznych, które grały i jeszcze zagrają, bo główne atrakcje muzyczne przed nami. I dzięki temu, dzięki waszej hojności, możemy zrobić tak wielką, wspaniałą imprezę. Słuchajcie, czy jesteśmy gotowi do pierwszego losowania? Losujemy od blaski! Nie, ja nie was pytałem, ja wiem, że wy jesteście gotowi. Ja pytam ekipę techniczną, czy jesteśmy gotowi do pierwszego losowania. To ja bardzo poproszę ekipę techniczną o przeprowadzenie sceny, tak więcej w połowie tego tutaj... Na wstępie losujemy od blaski, ale losowanie poprowadzi autor tego wspaniałego programu komputerowego, Łukasz. Zapraszamy. Odpalasz? Uwaga, losujemy od blaski. 2 ostatnie cyfry się losują. To... będzie miał kartę kończącą się na te 2 ostatnie cyfry, które tam wypadną, czyli 9 i 1 zgłasza się do nas po oklas. Wszystkie karty, które kończą się na 9 i 1. 2 ostatnie cyfry, 9 i 1, zapraszamy po odbiór od blasków. Natomiast to jeszcze nie wszystko, ponieważ od blasków jest bardzo dużo, wylosujemy jeszcze jeden zestaw pasujący. 9-1 pierwszy zestaw, kolejny zestaw końcówka numeru 2 i 7. Zapraszamy wszystkie osoby, których karty kończą się na cyfry 2 i 7 po odbiór od blasku. Słuchajcie, pierwsze losowanie testowe, a nawet 2 losowania testowe. Jak widzicie, program nie tylko działa perfekcyjnie, ale jest też przewspaniały kolorystycznie. Barwami Wielkiego Przejazdu Rowerowego są właśnie takie ciepłe barwy pomarańczu, które nas bardzo energetyzują i emocji nie zabraknie. Tak jak widzimy to na telebimie, nagrody kolejne zaraz będziemy losowali. Kto ma końcówkę 91 albo 27, zgłasza się po odbiór. Proszę bardzo, zapraszamy szanowną koleżankę po odbiór od blasku, ale teraz uważajcie. To, że ktoś właśnie wygrał odblask, nie znaczy, że nie może wygrać kolejnej nagrody, ponieważ oprócz 80 odblasków mamy też 40 lampek. I jeżeli teraz znowu wypadnie 91 albo 27, chociaż jest to oczywiście mało prawdopodobne, ale możliwe, to zapraszamy po odbiór lampki rowerowej, a lampek mamy 40. Kółko, start, Łukasz, jedziesz. Patrzcie na końcówki waszych numerów, na kartach, szprychówkach. 5 i 8. Kto ma taką końcówkę, zapraszamy.